W Biblii w wielu miejscach jesteśmy wzywani do zachęcania siebie nawzajem. Szczególnie częste jest to w listach apostoła Pawła. Zachęcamy się na różne sposoby. Jednym z nich jest przykład, kiedy robimy coś naprawdę wartościowego, wymagającego poświęcenia, umiejętności, przynoszącego jakiś wspaniały owoc, no to inni są zachęceni tym naszym przykładem, chcą nas naśladować, chcą też uzyskiwać podobne efekty. Oczywiście możemy zachęcać ludzi przez pocieszenie, kiedy są strapieni. Możemy ich zachęcać, dopingując ich do większego wysiłku słowem. Możemy zachęcać ich przez nauczanie, przez wskazywanie na jakieś prawdy biblijne, które mogą im pomóc w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej. Ale jest też jeden aspekt zachęcania, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Aspekt, który może ulatuje nam z bieżącej perspektywy. Mianowicie zachęcanie związane jest z naszą niepowtarzalnością. Każdy z nas jest przez Boga cudownie stworzony i do tego można powiedzieć w sposób niepowtarzalny. Każdy z nas został ukształtowany unikatowo. Jesteśmy inni. Już z tego powodu jesteśmy dla siebie nawzajem ciekawi. Stąd przebywanie z ludźmi jest samo w sobie dla nas zachęcające. Inaczej mówiąc, człowiek został stworzony jako istota towarzyska. Potrzebuje oddziaływania, wymiany z innymi osobnikami swojego poziomu. Dlatego właśnie pierwszy człowiek, Adam, tak bardzo się ucieszył, kiedy zobaczył kobietę, zobaczył Ewę. Powiedział, o, ta dopiero jest ze mnie, kością, z kości, krwią, z krwi. Miał towarzystwo zwierząt, roślin, no ale czuł się mimo wszystko niespełniony w tym towarzystwie. A kiedy Bóg dał mu kobietę, no to on z radością wykrzyknął, że o, to jest wreszcie towarzystwo, pomoc dla mnie najwspanialsza. Ten przykład no, dobitnie pokazuje tę potrzebę towarzystwa. Potrzebujemy innych ludzi, by jak gdyby zasilać samych siebie ich różnorodnością, innością, a jednocześnie podobieństwem do nas. Są dla nas ciekawi przez to, że są inni, ale są dla nas zachętą, podbudowaniem, radością, ponieważ są podobni do nas. Z tego też względu istotą Kościoła nie są jakieś ceremonie, rytuały, ale właśnie spotkanie się ludzi. Tutaj w aspekcie tym chrześcijańskim spotkanie się ludzi jeszcze bardziej do siebie podobnych. Nie tylko z tego biologicznego stworzenia, fizycznego stworzenia, ale też i ze stworzenia na nowo, że mamy teraz też duchowo tę samą naturę. Jesteśmy razem dziećmi Boga, braćmi, siostrami Jezusa. To jest jeszcze większy ten element jednoczący nas. Dlatego apostoł Paweł tak bardzo kładł właśnie nacisk na zachęcanie się, które możliwe jest w sytuacji kontaktów wzajemnych. Musimy ze sobą przebywać. Nawet nie wystarczy tylko na przykład rozmawiać przez telefon, nie wystarczy tylko wymieniać maile, ale być twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Tu konkretnie można powiedzieć z drugim chrześcijaninem, to wtedy ta zachęta ma też ten duchowy walor. Dopiero wtedy dzieje się to coś, co trudno jest nam dokładnie opisać, ale czego wszyscy potrzebujemy. Jedni oczywiście mniej, drudzy bardziej. Niektórzy sobie nie zdają nawet sprawy z tego, jak bardzo potrzebują, czy jak bardzo dużo dobrego skorzystaliby w wyniku towarzystwa innych ludzi, ale no, wszyscy wiemy, że potrzebujemy wokół siebie innych ludzi, by dobrze funkcjonować. Bóg każdego z nas stworzył w sposób unikatowy, ale też każdy z nas ma jakieś niepowtarzalne swoje myśli, swój świat, swoje dokonania, swoje marzenia, swoje wizje. I teraz, kiedy spotykamy się nawzajem, to właśnie te światy mogą się przenikać i nawzajem się zasilać. Nawzajem możemy doświadczać właśnie zachęty do jeszcze lepszego służenia Bogu, przez to, kiedy będziemy widzieć
podobne chęci, podobne pragnienia, ale jednak inaczej formułowane, inaczej realizowane u innych ludzi. Dlatego tak ważne jest, byśmy się spotykali, byśmy mieli czas na wartościowe przebywanie ze sobą. Oczywiście szczególnie ten apel odnosi się do wierzących w Chrystusa. Oparłem go i na stworzeniu, i na wezwaniu, które pojawia się w listach do kościołów. W dzisiejszym świecie jesteśmy spychani do spędzania czasu raczej samotnie lub w kontakcie z mediami elektronicznymi. Mówi się, że internet zbliża ludzi. Tak, on ułatwia kontakt, ale jeśli on dla wielu ludzi zastępuje kontakt w tak zwanym realu, to w rzeczywistości on kontakty międzyludzkie utrudnia. Dlatego pomyślmy o tym, jak pomimo stanu cywilizacyjnego, czy zdobyczy techniki, czy rytmu życia współczesnego, znajdować czas na wartościowe przebywanie z innymi wierzącymi po to, by rzeczywiście realizować ten nakaz zachęcania się nawzajem. Ze względu na to, że nie jest to mój wymysł, ale nakaz Boży, mogę każdemu, kto poświęci czas temu zadaniu, zagwarantować, że uzyska dobry owoc. Sam będzie zadziwiony, jak Bóg da błogosławieństwo jego posłuszeństwu. A więc zachęcajmy się. Początkiem do tego zachęcania jest: bądźmy razem, spotykajmy się.